Wakacyjny piknik dla osiedla Gwarków odbył się na boiskach przy zespole szkół. W programie zabawa dla dzieci, ale i dorośli mieli co robić. Osoby starsze korzystały z możliwości badań w namiocie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Nieco młodsi próbowali swoich sił w konkurencjach sprawnościowych. Najwięcej atrakcji było przygotowanych dla dzieci. Przyszliśmy tutaj, bo tu największa kolejka. Co tutaj, czego się tu dzieci mogą spodziewać? Malowania swoich pięknych twarzy. Dzisiaj królują u dziewczynek króliki. Teraz mam przyjemność pierwszego Spidermana malować. Bo chłopcy się jednak różnią w malunkach od dziewcząt? Niekoniecznie. Nawet dzisiaj dwóch króli było, bo były najpierw były księżniczki, no to teraz później malowaliśmy króli. Wszystko, co sobie dzieci zażyczą, wszystko im wymalujemy w miarę możliwości. Panie z Wiejskiego Ośrodka Kultury zajmowały się dziećmi, a oczywiście były także dmuchańce i przejażdżki kucykiem. Wodzirej zapraszał do zabawy tanecznej, tak więc dzieci z pewnością po sobotniej zabawie były zadowolone. Każdy, kto mieszka na osiedlu Gwarków, mógł otrzymać specjalny znaczek. Mam tutaj bardzo piękne prezenty. Jest to nasze logo, jest na nim Gwarek. I Gwarek w dwojaki sposób postrzegany. Gwarek jako górnik, bo znajdujemy się w mieście górniczym. No i Gwarek jako ptak. Więc osiedle Gwarków, taki właśnie, takie logo sobie wybrał. Można powiedzieć, że będziecie oznakowani. Tak, jesteśmy oznakowani i jesteśmy dumni z tego. Piknik służyć ma integracji mieszkańców osiedla i to zadanie z pewnością spełnia, ale miał też inny cel. Zbierano karmę dla kotów, a każdy mógł przynieść przybory szkolne, które przekazane zostały tym rodzinom z osiedla, które takiego wsparcia potrzebują. Ja rozumiem, że te zwierzęta to chyba pewnie raczej koty niż psy, bo psów bezdomnych... Nie, to są właśnie tylko kotki. Wiadomo, że ludzie sami biorą do domu, później wyrzucają i się robi w ten. A koty na służbie łapią myszy? No łapią, ale mamy dużo opiekunów na naszym osiedlu, którzy się sami opiekują tymi kotkami, no i też potrzebują jakiejś pomocy, że w postaci karmy dla tych kotów. A jak ofiarność mieszkańców? No na razie jak na początku jest dosyć duża liczebność, to że ludzie przynoszą te dary. Na pikniku nie mogło zabraknąć czegoś na ząb, a o to zadbały panie z Rady Osiedlowej, a chętnych do próbowania nie zabrakło. Przygotowaliśmy grochówkę, oprócz tego ciasto i oczywiście tradycyjnie pajda chleba z kiszonym ogórkiem. Zapraszamy. Ale to jest wyrób własny, czy kupowałyście panie? Całą noc pieczemy. Ogórki to chyba się nie zdążyły przez noc ukisić. Nie no, tydzień wcześniej. Przekiszone wprawdzie trochę. Nie, żartuję. Pyszne. Zapraszamy wszystkich. Piknik był także miejscem, gdzie Rada Osiedlowa szukała wskazówek do dalszych działań. Każdy, kto chciał, mógł wypełnić ankietę dotyczącą właśnie działalności Rady. Drugi rok z rzędu pytamy mieszkańców osiedla Gwarków, mieszkańców ulicy Ociosowej, ulicy Skalników, jakie działania chcieliby, aby na osiedlu Gwarków były realizowane i organizowane zarówno przez radnych osiedlowych, jak i Radę Osiedla. W ubiegłym roku ankiety, które przeprowadziłyśmy, jasno pokazały, w którą stronę nasze działania mają iść. Wielu mieszkańców, bo aż 80% opowiedziało się za działaniami związanymi z ochroną zdrowia. Mieszkańcy osiedla Gwarków chcą badań profilaktycznych i fajnie, bo edukacja zdrowotna jest bardzo ważna i widać, że zdrowie jest dla nich najważniejsze. Wiele ankiet jest związanych z działaniami takimi integracyjnymi, warsztatowymi, szczególnie kierowanymi do dzieci. Również zapragnęli zajęć fitness i takie zajęcia już cały rok się odbywają. W tym roku ankiety są jeszcze lekko zmodyfikowane pod kątem właśnie odpowiedzi z ubiegłego roku i jestem bardzo ciekawa, czy jeszcze coś nowego zaproponują mieszkańcy Radzie. W każdym punkcie jest również Twój pomysł. Są pytania otwarte i każdy może swoje pomysły Radzie podpowiedzieć. Szczególne miejsce na pikniku zajmowały te stoiska, które służyły czy to poprawie bezpieczeństwa własnego, czy bezpieczeństwa innych. Udzielać pierwszej pomocy powinien umieć każdy, kto jeszcze nie potrafi. Na pikniku mógł się nauczyć, a kierowcy mogli sprawdzić, jak zachowuje się samochód i co czuje kierowca w czasie koziołkowania samochodu, w czasie zdarzenia drogowego. Na specjalnym stoisku ustawiony był samochód, który w zwolnionym tempie symulował takie koziołkowanie. Sprawdziliśmy i my. Jezu, kochany! Matko jedyna! No, nie no, proszę Państwa, wrażenia absolutnie. O, już drugim razem nie aż tak strasznie, ale też...
przeżyć na drodze nigdy w życiu, Panie Boże chroń. No nie no, o! I teraz to tak nie może być! No nie może tak być, proszę Pana! Proszę nas postawić na koła! No już wystarczy! O ludzie! No wrażeń moc, można powiedzieć. Wniosek jest jeden. Pasy bezpieczeństwa ratują życie. Z całą pewnością nie jest to odkrywcze, ale zupełnie inaczej brzmi, gdy się tego doświadczy. Wie pan co, no wrażenia okropne bym powiedziała. No prawdę mówiąc się nie spodziewałam i w czasie koziołkowania to tak, czy jednak się różni? W czasie koziołkowania jest bardzo podobnie, tylko że jest głośniej. I trwa troszeczkę krócej, tak? Tutaj tyle, ile trwa jeden obrót, to tam już jest po wszystkim. Tylko ja nie wiem, ile ja razy się odwróciłem. 5, 7? Można stracić orientację zupełnie. Można, dokładnie. To jest przy prędkości 50 km na godzinę, jak uderzam w twardą, nieodkształcalną ścianę, to całe zdarzenie trwa 0,08 sekundy. Tylko tyle. Od momentu dotknięcia do momentu, kiedy opada kurz. To jest... No i czego możemy się nauczyć, o czym się możemy tutaj przekonać? Że pasy bezpieczeństwa potrafią uratować. Naprawdę trzymają, co przekonaliście się sami, tak? Że swoją rolę spełniają. W symulatorze były puste butelki. Wystarczy sobie wyobrazić, co się z nimi dzieje, gdy samochód koziołkuje i gdy są one pełne. No cóż, ten symulator pobudza wyobraźnię i o to chodzi, bo brak wyobraźni u kierowcy na drodze, w ruchu, może być niezwykle niebezpieczny. Nie my jedyni sprawdziliśmy się w tej sytuacji. Odważnych było więcej. Muszę powiedzieć, że pan to twardy jest. Ja krzyczałam i to było takie niezamierzone, spontaniczne. Pan jakoś cicho. Nie mogłem krzyczeć. Ale bo to było? Nie, no po prostu jak to by wyglądało? No dobrze, a jakie wrażenia? No po prostu jednak to jest coś takiego, którego człowiek normalnie jeszcze nie doświadczył. No i żeby nie doświadczył. Tak. I to jest powiedzmy całkowicie, jak to się po prostu wygląda, to jak człowiek wisi na pasach. Nagle to jest takie, powiedzmy... Pasy przydatne. Oczywiście. Kto chciał, mógł sprawdzić, jak reaguje ciało ludzkie w sytuacji zdarzenia. A warto pamiętać, że to, co pokazują symulatory, to o wiele łagodniejsza forma od rzeczywistości drogowej.